Witaj. Dzień dobry. Kolejny mój film. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą z poprzedniego filmu, opowiem Ci kilka historii o moich kotach. Znowu użyłem słowa moich niewłaściwie. Umówmy się, że jest to powiedzenie takie zwyczajowe. Opowiem Ci kilka historii o kotach, którymi mam zaszczyt się opiekować, ale będą to nie tylko historie o kotach. Na koniec powiem Ci, jak wielkie i niespotykane korzyści można odnieść z opieki nad kotami. Zacznijmy od tych trzech kotów, że tak powiem, podstawowych. Już Ci mówiłem, właściciel je zostawił, zamieszkałem razem z nimi, one zamieszkały ze mną. Nie powiedziałem Ci jeszcze jednego. W momencie, kiedy się wprowadziłem do tego domu, te koty były półdzikie. Jak to się stało? Otóż pewnego dnia poprzedni właściciel domu zostawił jednemu z sąsiadów 100 zł. Powiedział, że na jakiś czas wyjeżdża i żeby zajął się kotami. Nie było go kilka miesięcy. Koty dostawały raz dziennie jeść, poza tym były całkowicie zdane na siebie. Musiały bronić domu przed innymi kotami, przed innymi intruzami. Musiały same sobie radzić. Raz dziennie jedzenie, niezbyt dużo. Były mocno wygłodzone. Były mocno wygłodzone, chudziutkie. Rzucały się na każdy okruch jedzenia, który został im udostępniony. Teraz jak się domyślasz, no raczej takie grubaski trochę. No cóż, czasem zbyt dużo też niedobrze, wiem o tym, ale nie zawsze potrafię się powstrzymać. Potem któregoś dnia, w środku zimy, pojawił się taki mały, maluśki, chyba nie wiem, 2-3-miesięczny kotek. Rudy, ale nie taki prawdziwie rudy. To jest, kobiety pewnie będą wiedziały, jak ten kolor się nazywa, ja zapomniałem. Świetlisto-jasno-rudy. Kotek wspiął się po moim płaszczu, usiadł mi na karku i zaczął mruczeć. Koniec. Zostałem zawłaszczony. Do tego kotka udało mi się oddać, ponieważ był piękny, malutki, śliczny i znalazł dobry, fajny dom dla siebie. Zdarzyło mi się też, że kot przyszedł, też zresztą był rudy, ale ten taki prawdziwie rudy, pręgowany, przyszedł w bardzo dziwnych okolicznościach. Otóż Rudolf, bo tak go nazwałem, przyszedł w Wigilię. Przyszedł w Wigilię o pierwszej gwiazdce. Przyszedł, usiadł przed domem i patrzył. Oczywiście dostał jeść. Nie bał się ludzi. Prawdopodobnie był wyrzucony, bo szukał jakby schronienia, prawda, wśród ludzi. Zamieszkał przez pewien czas u mnie w szopie, wstawiłem mu grzejnik, kocyki, jedzenie codziennie. Czemu w szopie? Bo nie bardzo zgadzał się z moimi kotami. Był odwiedzany, był karmiony, było mu ciepło, wygodnie. Natomiast to nie było życie dla niego. On próbował wejść na siłę do domu, próbował się socjalizować. No niestety te poprzednie koty absolutnie go nie tolerowały. On też znalazł dom. Dzięki wspaniałej koleżance, która przeszukała, przedzwoniła, znalazł. W tej chwili nazywa się już zupełnie inaczej. Mieszka z panią, może troszkę młodszą ode mnie, niezamężną, bez dzieci. Także jest mu na pewno dobrze, na pewno jest zadbany, na pewno jest szczęśliwy. Następna historia. Następny kot. Tria. Piękna, śliczna, trójkolorowa kotka, ale to nie takie trzy kolory plamy, tylko trzy kolory przelewające się. Jak się poznaliśmy? Otóż siedziała na polu, pośrodku pola. Nic, siedzi sobie dziki kot, dużo jest tu kotów dzikich czy wolno żyjących, jak wolisz.
Siedzi sobie, to sobie siedzi, idę dalej. Za 2 godziny w tym samym miejscu dalej siedzi. Podszedłem do kotka, dałem jeść. Jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to ona zjadła, ale jakoś dziwnie tak jadła. Bardziej lizała, cmokała. Przyjrzałem się bliżej i widzę, że jakieś takie w ustach wielkie, dziwne, brudne narośle. No cóż, pojemnik do weterynarza. Okazało się, że ma na zębach ponabijane klipsy z kiełbasy. Wiesz, to takie jak jest kiełbasa albo nie wiem, serek topiony i na końcach jest zapięty takimi aluminiowymi jakby drucikami. Miała ponabijane na kły takie druciki. Prawdopodobnie szukając gdzieś w śmieciach jedzenia jej się to stało, a więc zero szans na wyżywienie się, zero szans na obronę. No cóż, klipsy zdjęliśmy, a chudziutka była. Boże, jak ona była chudziutka. Zdjęliśmy te klipsy, tak jak jest powiedziane, tak jak powinno się robić. Jeżeli się dzikiego kota bierze do weterynarza, trzeba go potem odwieźć w to samo miejsce, żeby sobie poradził. Odwiozłem ją w to samo miejsce, postawiłem jeszcze jakieś tam jedzenie. Wracam do samochodu, patrzę, a tu ktoś mnie wyprzedza. Kotka wskoczyła do samochodu, weszła z powrotem do pojemnika, do transportera na koty, położyła się i zasnęła. No to co, miałem wyrzucić? Przywiozłem do domu, mieszkała z nami, próbowałem już ją nawet socjalizować z innymi kotami. Jeszcze raz byliśmy u weterynarza, tym razem innego, którego uważam za lepszego. Sprawdził, zdrowa, zaniedbana, wychudzona, ale zdrowa. Dorosła kotka, a ważyła poniżej kilograma. Wyobraź sobie, jak się musiała męczyć. Ale też myślę, taka ładna, może ktoś ją weźmie. Tam ruszyliśmy parę miejsc, parę spraw. Znaleźli się właściciele. Okazało się, że to była kotka, która czegoś się przyjechali z tą kotką na działkę, czegoś się wystraszyła, uciekła, nie mogli jej znaleźć, błąkała się sama przez 3 miesiące. Właściciele szczęśliwi? Czy kotka szczęśliwa? Nie wiem. Kiedy odjeżdżali, tak jakoś bardzo na mnie patrzyła wielkimi oczami. No ale cóż, to są osoby, które się nią odpikowały od początku, w związku z czym jak najbardziej, myślę, dużo szczęśliwsza będzie u nich niż u mnie. To są koty, które udało mi się nie tyle zepchnąć, co dla których udało mi się znaleźć dobry, spokojny, szczęśliwy, bezpieczny dom. Natomiast są też inne, prawda? Kotek następny. Kiedyś siedzę sobie przed domem. Jeden z tych trzech pierwotnych kotów nazywa się Śnieżka. Przyszła Śnieżka, głaszczę ją. Śnieżka miałkuje, wykręca się, wywija się. Głaszczę, głaszczę. A osoba siedząca obok mnie mówi: słuchaj, ale ty wiesz, że to nie jest Śnieżka. Okazało się, że cóż, czasem słabiej skojarzyć mogę. Czasem mogę słabiej zobaczyć. Myślałem o czym innym. Okazało się, że to jest nie tylko nie Śnieżka, ale i nie kotka, tylko kot. Bardzo niesamowicie do niej podobny. I co, skoro go już wymiziałem, wygłaskałem, to co teraz powiem, wynocha? Został. Była też kotka. Jest. Jest cały czas z nami. Piękna. Piękna kotka o bardzo długiej sierści, puszysta. To już było w momencie, kiedy częściowo te strefy wpływów zostały przyznane, podzielone między siebie przez koty.
Koty dzielą się tutaj jakby na dwa obozy. Jedne to są te takie półdzikie, a drugie są bardziej domowe. I te półdzikie z tymi bardziej domowymi niespecjalnie się lubią. Natomiast kiedy pojawiła się ta kotka któregoś dnia, zgodnie wszystkie koty zaczęły ją gonić, próbowały ją bić. Myślę sobie, taka ładna, ktoś ją weźmie. Wziąłem do domu, na drugi dzień pojechaliśmy do weterynarza. Wiesz, jeżeli chcę jakiegoś kota komuś oddać, to najpierw sprawdzę mu weterynarza, czy jest na pewno zdrowy, czy wszystko z nim w porządku, żeby kogoś nie wpakować w kłopoty. No i tego weterynarza tak badają, pani doktor bada, mówi, wie pan co, zrobimy USG. No zrobiła to USG. Okazało się, że kotka jest w ciąży i według wtedy pani doktor za 2-3 tygodnie będzie rodzić. Co, kto mi weźmie kotkę w ciąży? Została. Urodziła u nas, urodziła 3 pięknych budrysów. Ale koty do 3 miesięcy w zasadzie powinny być przy matce, nie powinny być przenoszone, oddawane. Przez te 3 miesiące te 3 koty tak się ze sobą zżyły, że tu już było w planie je oddać. No natomiast nikt nie weźmie mi 3 kotów, więc zostały. Każdy z kotów, które ze mną, koło mnie, w mojej przestrzeni mieszkają, w których przestrzeni ja mieszkam, ma jakąś swoją historię. Te, które wam opowiedziałem, to jest tylko część, natomiast nie chciałbym tego filmu robić zbyt długim. Teraz obiecane pożytki z posiadania, znowu źle mówię, z opieki nad kotami. Koty są nosicielami rotawirusów. Brzmi strasznie, prawda? Na szczęście są to rotawirusy, które są niegroźne dla człowieka. Natomiast przebywając w towarzystwie kotów, nasz organizm przyzwyczaja się do takich rotawirusów, uczy się z nimi walczyć, najpierw na tych słabszych. To jest jakby szczepionka. Potem, kiedy przyjdzie prawdziwy, groźny rotawirus, organizm będzie wiedział, jak z nim walczyć. I jest duża szansa, według mnie, niemalże taka sama jak przy szczepionce, a może większa, że twój organizm poradzi sobie z jakimś groźnym rotawirusem, na którego dostałeś szczepionkę od kotów. Poza tym, opieka nad kotami, czy jakimikolwiek innymi zwierzętami, rodzi pewne wibracje w człowieku. Zgodzisz się, że wszyscy jesteśmy energią, a energia to wibracje. Kiedy opiekujesz się jakimiś zwierzętami, ale tak naprawdę nie dlatego, że trzeba, nie dlatego, że musisz, tylko z całego serca, budzisz w sobie pewne wibracje. A podobne przyciąga podobne. Więc ściągasz do swojego życia ludzi, i nie tylko ludzi, o podobnych wibracjach. Ściągasz ludzi i istoty, których radością jest tobie pomóc. Czasem warto skorzystać, bo czasem samemu nie można sobie poradzić. Tyle na dzisiaj. Następne filmy, może już dużo mniej kocie. Zapraszam cię. Będzie ciekawie.